Partnerem podcastu Myśl na Dziś jest marka Health Labs Care, producent suplementów diety i kosmetyków stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. I myślę, że szczerość ze sobą jest najważniejsza, bo my okłamujemy innych ludzi, okłamujemy środowisko, w którym jesteśmy i siebie też często okłamujemy, że właśnie to, co robimy, to jest właśnie po to, żeby być super zdrową i ja tak bardzo dbam o siebie, ale warto jest być ze sobą szczerym, czy my idziemy zrobić ten trening, albo idziemy pobiegać na rower, albo na spacer, dlatego że my mamy ochotę i to nam rzeczywiście sprawia przyjemność. Czy to jest kolejna rzecz do odhaczenia na naszej liście? I ja sama totalnie byłam ofiarą tego. Ja też mam do tego takie predyspozycje, bo jestem osobą, która jak sobie postawi jakiś cel, to dąży za niego za wszelką cenę. Jakby nieważne, czy jestem zmęczona, czy się dobrze czuję, czy mam zasoby, to ja i tak zrobię to, co mam na liście do zrobienia. I do mnie ta refleksja przyszła w momencie, kiedy poznałam swojego obecnego męża. Bo kiedy my się zaczęliśmy spotykać, spędzaliśmy ze sobą więcej czasu i ja zostawałam u niego na noc, a nie u siebie. Nie miałam mojej maty do jogi. Jakby były inne ciekawsze rzeczy do robienia niż robienie jogi. To po 2 tygodniach takiego totalnego odpuszczenia moich rutyn i tego, co ja uważałam za super ważne, bo ja dbam o siebie, więc muszę robić te rutyny, to ja sobie pomyślałam, dobra, ta relacja nie jest dla mnie, bo ja odpuszczam te wszystkie rzeczy. Ja naprawdę byłam bardzo bliska tego, żeby powiedzieć, wiesz co, to ja wracam do mojego domku i będę sobie robić moje rzeczy i odhaczać mój plan i żyć zgodnie z tymi moimi rutynami, co było strasznie nudne, jak sobie pomyślę. Ale akurat jakaś twórczyni internetowa, obejrzałam jakiś film na YouTubie i zdałam sobie sprawę, że okej, może, nie wiem, tracę jakieś tam moje rutyny i ja myślałam tylko o tej stracie, a nie myślałam o tym, co zyskam i nie pomyślałam wtedy, że jakby że ta osoba może być partnerem, nie wiem, na kilka lat albo na resztę życia. I to wtedy sprawiło, że ja zaczęłam uczyć się odpuszczać. Ja akurat chyba też gdzieś w podcaście Marty Niedźwieckiej posłuchałam sobie o odpuszczaniu i stwierdziłam, że to jest temat, którym ja się totalnie powinnam zająć, bo nie potrafię odpuścić, a w momencie, kiedy odpuszczałam, to ja miałam poczucie, że nie jestem wystarczająca, że jeżeli ja tego nie zrobię, to znaczy, że nie wiem, czy ze mną jest, że jestem po prostu beznadziejna, że ja nie dałam rady, bo to było dla mnie równoznaczne, że jeżeli ja robię to, co mam do zrobienia, to jestem super, a jeżeli nie zrobię, to jestem beznadziejna. I ja tego totalnie nie widziałam przez bardzo długi czas, no bo jakby nie miałam żadnego bodźca, żeby to przemyśleć. I naprawdę dużo czasu mi zajęło to, żeby powiedzieć sobie, naprawdę dzisiaj nie musisz, ale jutro możesz to zrobić. I takie uświadomienie sobie, że tak, oczywiście moje zdrowie, moja sylwetka i to, jak to, czy ja prowadzę ten mój zdrowy styl życia, jest dla mnie ważne, ale nie jest dla mnie już najważniejsze. I też pamiętam o tym, że rok ma 365 dni i nawet jeżeli raz w tygodniu czegoś nie zrobię, to są tylko 50 dni w roku, a przez 300 dni ruszałam się, byłam aktywna i to wystarczy. Ja nie muszę być zawsze na 100% idealna i nie muszę perfekcyjnie odhaczać tych wszystkich moich rutyn. I okazało się w sumie, że można te rzeczy zbudować też z partnerem i wzajemnie się wspierać. I teraz naprawdę nie mam problemu z tym, żeby odpuścić raz na jakiś czas, pospać dłużej i widzę, jak bardzo pozytywnie to też wpłynęło na moją psychikę i na to, że naprawdę już nie mam takich myśli o sobie, że właśnie jestem beznadziejna, jeżeli czegoś nie zrobię, bo po prostu czasem mogę wybrać inne rzeczy i jakby nie chcę być już niewolnikiem tych wszystkich nawyków, ale nadal uważam, że warto budować nawyki, jeżeli na czymś nam zależy. Nowa myśl na dziś czeka na Ciebie od wtorku do piątku o 7 rano. Pełna rozmowa, z której pochodzi fragment, dostępna jest na Karolina Sobańska Podcast, a link do konkretnego odcinka znajdziesz w opisie.
Obserwuj Myśl na Dziś i Karolina Sobańska Podcast na Spotify i iTunes, aby być na bieżąco. Po więcej treści zajrzyj na Instagrama Karolina Sobańska.